Rolls-Royce Silver Ghost to ikona motoryzacji. To majestatyczny model, który wywindował brytyjską firmę na sam szczyt elitarności. Dziś nieszablonową replikę tego fantastycznego samochodu, zbudowaną z drewnopochodnych materiałów, można podziwiać w showroomie firmy Swiss Krono w Żarach. Wierna kopia Silver Ghosta jest nową wizytówką firmy, która w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia spółki. To samochód legenda, którego lata świetności zbiegły się w czasie z rozkwitem epoki Art Deco. I właśnie owy styl, nie bez przypadku, będzie towarzyszył firmie Swiss Krono w najbliższym roku. Od dawna marzyło nam się wykonanie z naszych produktów jakiegoś zupełnie niezwykłego przedmiotu. Takich kilka projektów w ogóle w historii naszej firmy już realizowaliśmy. Między innymi wybudowaliśmy replikę wieży Eiffla z płyty OSB. No a tym razem sięgnęliśmy do motoryzacji, a jeśli motoryzacja, no to tylko najpiękniejsze chyba jej dzieło, czyli Rolls-Royce Silver Ghost. Projekt rozpoczął się w grudniu 2017 roku. Zanim jednak przystąpiono do budowy Rolls-Royce'a, wiele czasu pochłonęło zgromadzenie niezbędnych informacji. Posiłkowano się dostępnymi filmami, fotografiami czy artykułami z gazet. Wizytowano nawet muzea motoryzacyjne. Realizacja projektu wymagała specjalistycznej wiedzy kilkunastu fachowców. Mechaników samochodowych, elektryków, stolarzy, spawaczy czy tapicerów. To bardzo ciekawe doświadczenie, cofnąć się o 100 lat wstecz i zmierzyć się z problemami, z którymi mierzyli się ówcześni konstruktorzy. Podobnie jak kiedyś, teraz także opieramy się na ręcznym wykonawstwie. Unikatowa replika Silver Ghosta zbudowana została z produktów firmy Swiss Krono. Mierzy nieco ponad 5 metrów długości, 1,85 m szerokości i ma 2 metry wysokości. Waga to 1600 kg. Ożebrowanie konstrukcji nośnej Rollsa wykonano z płyt drewnopochodnych MDF. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, to karoseria tego pojazdu, którą stworzono z laminatu HPL, którą dodatkowo pięknie przyozdabiają złote nity. Najtrudniejszym elementem wykonania było przygotowanie HPL-i, które podobnie jak tłoczenie blach w zakładach motoryzacyjnych wymagało niezwykłej cierpliwości i precyzji. Zresztą zastosowanie laminatów HPL w tym przypadku było bardzo nietypowe. Brakowało wzorców, technologię należało opracować samemu i samemu jej doświadczyć. Złota jest także wizytówka Silver Ghosta, czyli posągowy grill z trójkątnym daszkiem, na którym zamieszczono logo firmy. Atrapa chłodnicy wykonana została z surowej płyty drewnopochodnej o wysokiej gęstości CDF. Warto z bliska przyjrzeć się, z jakim kunsztem odwzorowano Silver Ghosta. Działający hamulec ręczny, korba czy klakson. Tych elementów nie mogło zabraknąć w Rollsie. Swoistą wisienką na torcie w wyglądzie Rollsa są 21-calowe szprychowane koła, które zostały nadesłane na specjalne zamówienie z Wysp Brytyjskich. Podłoga wykonana została z laminowanego HDF-u, z którego na co dzień w zakładach Swiss Krono wykonywane są podłogi laminowane z linii Aurum. Zawieszenie stanowi specjalna konstrukcja zbudowana na wzór szkiców Rolls-Royce, natomiast rama zawieszona jest na resorach piórowych. Wygodnie zasiadam na skórzanej, pikowanej, czerwonej kanapie Rollsa, oczywiście w pierwszym rzędzie. Przed sobą mam kierownicę zbudowaną z kilkunastu połączonych ze sobą płyt HPL. W oczy oczywiście rzuca się deska rozdzielcza z płyt laminowanych HDF i HPL, na której zabraknąć nie mogło wskaźników i przełączników. Ta piękna replika Silver Ghosta napędzana jest silnikiem elektrycznym zasilanym 8 akumulatorami, a zasięg na pełnych bateriach wynosi nawet 60 km. Nie mogło być inaczej. Generowana przez silnik elektryczny moc 8 koni mechanicznych przenoszona jest na tylną oś, a prędkość maksymalna tego pojazdu wynosi około 30 km na godzinę. Przy budowie auta przyświecały nam trzy główne cele. Po pierwsze, chcieliśmy pokazać, jak wiele można zrobić z naszych produktów, jak są uniwersalne i jak pięknie je można zastosować i jak pięknie je można wyeksponować. Druga przyczyna to promocja już konkretnie takiego nowego produktu płyty HPL i cała karoseria i błotniki są właśnie z tej płyty wykonane. No i trzeci powód to nawiązanie do, po raz kolejny, do tej wielkiej, wspaniałej, ostatniej wielkiej epoki w architekturze i sztuce, do epoki Art Deco. Wierna kopia stworzona przez firmę Swiss Krono to replika szyta na miarę. Na miarę Rolls-Royce'a Silver Ghosta.